Siemanko, z tej strony Maxior i witam was w kolejnym niestety tylko rozpakowaniu Loot Crate'a. Niestety mówię, bo nie jest to ani recenzja, ani żaden inny materiał przygotowany ze skryptem, na który czekacie już od dłuższego czasu. Jakoś tak życie się układa, że ciężko mi jest ten czas wygospodarować na to, żeby coś zrobić. Teraz były 2 tygodnie urlopu, udało mi się odpocząć. Myślałem, że po tym odpoczynku uda mi się wziąć jakoś sensownie za robotę. Niestety świat się sprzymierzył przeciwko mnie i w tym tygodniu nie miałem czasu absolutnie na to, żeby robić cokolwiek. Teraz jeszcze w weekend mam imprezę, więc już zupełnie nic się nie uda zrobić. Tak czy tak, chociaż na pocieszenie staram się wrzucić wam tego Loot Crate'a i mam nadzieję, chociaż nie będę tego mówił, bo znowu zapeszę i spowoduje to, że świat się znowu przeciwko mnie sprzysięgnie. Tak czy tak, ostatnie ogłoszenie jest takie, napisałem o tym na fanpage'u, ale wiem, że sporo osób nie lajkuje fanpage'a. Będą gierki do wygrywania. Będzie konkurs do wygrywania gierek różnych, przeróżnych. Konkurs będzie nieregularny, ale postaram się, żeby możliwie często się na tym fanpage'u pojawiał. Żeby wziąć w nim udział, no jedyny warunek, to musicie zalajkować fanpage i przeczytać post konkursowy, który się pojawi nie wiadomo kiedy. Znaczy pierwszy pojawi się na pewno w poniedziałek, także serdecznie zapraszam. Okej, bez zbędnego tam już gadania, bo już mamy 2 minuty pierdół. Bierzemy się za rozpakowanie Loot Crate'a, tylko muszę sobie trochę miejsca zrobić, bo oczywiście znowu karkołomny setup. Kiedyś go pokażę, jak zrobię w końcu odcinek z Gaming Roomu, to pokażę, jak ten setup wygląda. W ogóle chciałem powiedzieć jeszcze, że nie spoilowałem sobie, co jest w Loot Crate'ie, więc nie mam zielonego pojęcia. For more futuristic Loot Crate, czyli tematem będzie futuryzm, tak? Zacznijmy tutaj od tego, co my tu mamy. Official member, looter. Oficjalne, o, znowu mnie widać. Zawsze muszę sobie wymyślić coś, co spowoduje odbicie mnie. No elo. Jestem oficjalnym looterem. Numer 636785. Także fantastycznie. Zacznijmy tutaj od tego, co tu mamy. Znowu figureczka. I tym razem figureczka z Megamena. Lubię Megamena, grałem w całkiem sporo gier z tej serii. Nie jestem jakimś mega fanem, mega znawcą, ale Megamena bardzo lubię jako bardzo dobrą platformówkę. I teraz wyszło Mighty Number 9, które tam miało być podobno duchowym spadkobiercą, a wyszło na to, że jest strasznym, kurde, zepsuję, strasznym przekrętem, więc nawet tego staram się nie sprawdzać. Mam nadzieję, że to będzie Megaman, a nie jakiś tam Patafian. Otwórz się. I no tak, czyli jednak chyba bez nożyczek się nie obejdzie. Czy jestem na tyle bystry, żeby to bez nożyczek otworzyć? Może? Nie chciało mi się iść po nożyczki, więc otworzę długopisem. Można? Można. I w środku jest... No właśnie. To jest ten typek. Ale jak on się zwał? To nie jest... Czy to jest jakaś wersja Megamena? Kurde, nie pamiętam. No zupełnie nie pamiętam. Znaczy nie zagłębiałem się specjalnie w lore. Dlatego no, nawet nie będę ukrywał, że nie mam pojęcia. Ale chyba to jest jakaś wersja. Okej. Nie wymądrzam się dalej, nie udaję mądrego. Bo nie mam pojęcia zupełnie. Także tak, figurka z Megamena. Bardzo jest spoko. Ruchoma głowa i rączki, także może służyć do zabawy. Znajdzie swoje miejsce obok Volt Boya. Który to Volt Boy znalazł miejsce na sterowniku od głośników? Ale miejsce w moim domu się dla niego znalazło. Okej, lecimy dalej. Co tu jest? Oczywiście koszulka. Koszulka z nadrukiem z Ricka and Morty'ego. Nadruk jest spoko. Rick and Morty to jest chyba taka kreskówka. Tam z jakimś dziadem takim
kapeluszu, coś takiego, no... Nie oglądałem tego, ale... Znam tytuł. Koszulka bardzo spoko, podoba mi się. Ostatnia w ogóle z Robocopy była fantastyczna. Noszę ją intensywnie, bardzo mi się podoba. Także tak, mamy koszulkę standardowo. Dalej. Coś z serii, którą znam w miarę. Statek z Futuramy. Mini Masters Vehicles. Planet Express Ship. Czy to też jest tak zapakowane koncernie, czy nie? Futuramę kiedyś oglądałem. Bardzo lubię Simpsonów. Dlatego Matt Groening mnie przekonał do tego, żeby obejrzeć Futuramę. Tak wygląda nasz stateczek. A, oczywiście też zapakowany solidnie. Jest stateczek. Ale tak naprawdę jak się go w ręce weźmie, to tak nie sprawia wrażenia trwałego. To się wydaje troszeczkę tandetnie zrobiony. Jest i podstawka. On jest na magnes zaczepiony. W ten sposób. I... Jest oficjalne logo Futuramy, także produkt licencjonowany oficjalny. Dziwi mnie trochę, że... Produkt oficjalny jest takiej samej jakości, no ale... Okej. Okay. Wygląda fajnie. On jest od tego, żeby stać na półce, a nie od tego, żeby się nim bawić. Więc możliwe, że przeżyje tę czynność. Zróbmy to trochę porządku. Co tu mamy dalej? Star Trek The Next Generation. Wiem, że teraz może, chociaż nie, w Polsce specjalnie nie zgrzeszę, bo Polska nie ma takiego dużego fandomu, ale ja w ogóle nie jestem fanem Star Treka. Nie mam pojęcia, oglądałem kiedyś taki serial Star Trek Voyager. Co to jest? I ten serial mi się nawet podobał, natomiast no, bo w ogóle nie jaram się Star Trekiem. Może jakbym zaczął faktycznie oglądać. Co tu mam? USS Enterprise, Galaxy Class Stuff, Fleet Registry. To jest naklejka. Jak wygląda, jakby to była naklejka. Tak, to jest naklejka. Ale wygląda ogólnie fajnie. Oczywiście znowu odbicie. Taka stylizowana na tablicę pamięci. Może nawet znajdzie gdzieś miejsce u mnie. Dla fana Star Treka na pewno bardzo super rzecz. Natomiast dla mnie no, jest takie spoko. Co tu mamy jeszcze? Komiks. 4001 AD. Nie mam pojęcia. Wychodzi na to, że jestem kiepskim nerdem. Jeżeli nie wiem, co jest w tych komiksach. Znaczy w tych loot crate'ach, ale... No sorry, nie mogę się wszystkim interesować. Ogólnie kosmos... Nie pociąga. Jest to komiks umieszczony w kosmosie. Jakieś sci-fi czy no coś w ten deseń. Nie mam pojęcia. Zupełnie. Jak wy wiecie, piszcie. Mogę tego nie odpakowywać na dobrą sprawę. Komu bym wydał? Chociaż chętnie przeczytam, zapoznam się z czymś nowym. Okej. Okay. Jest przypinka. Loot Pins, lipiec 2016, Futuristic, Star Trek Online i gest znany nam ze Star Treka, to akurat znam. No i na koniec oficjalny loot crate'owy magazyn i spójrzmy, o, jest kolorowanka z Ricka i Mortiego. Spójrzmy, co to było? No, jeśli chodzi o ten komiks. Valiant's recent research into reader and critical acclaim may have caused your kickstanding your collection with a Valiant cover. A, czyli to jest po prostu kolekcja tego typu komiksów. Okej.
czyli chyba miałem prawo tego nie znać. Czuję się rozgrzeszony. I to by było tyle, jeżeli chodzi o lipcowy loot crate. W ogóle on leżał u mnie kilka dni, zanim w ogóle zabrałem się za odpakowywanie, także no wybaczcie, wybaczcie mój nieogar straszny. Mam nadzieję, że uda mi się poprawić. Tak czy tak, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Czekajcie na kolejne materiały. Pamiętajcie tam o łapkach, subach, komentarzach, wszystkim, co tam poprawia pozycjonowanie. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do następnego.